Siemano, w tym filmiku zaprezentuję Android Cell Saga kategorię z szczególnym uwzględnieniem ESA Gohana SSJ2, bo jest świetny, mam jego Extreme Setup na maksa zrobiony i jest kozak, i hidden potencjał na maksa, i użyjemy do tego taki team jak widzicie, czyli LR Gohan, dwie darmowe karty też z Extreme Z Awakenem na maksa, więc to też będzie fajna opcja, żeby je przetestować. I co ciekawe, co bardzo ciekawe, no i cel to też tutaj się przyda, żeby nie robić też drugiego filmiku o pokazywaniu tego ESA Gohana, ja go używam też w takim teamie, Kameha, gdzie jest Kameha mój team? Tak, w takim Kameha teamie, czyli tutaj mam dwóch SSJ Gohanów po to, by on miał, to nie jest SSJ Gohan, SSJ Goku, żeby on miał aktywowaną pasywkę. Co dziwne, ten jest SSJ Goku i ten gościu to też jest SSJ Goku, on działa tak jakby na pasywkę tego SSJ 2 Gohana, więc zaczynajmy, nie przedłużając, o co mi właściwie chodzi z tą pasywką. Gościu ma dodatkowe 50% damage'a, jeżeli w rotacji jest gość Goku, SSJ Goku, więc to jest bardzo fajna postać, że buffuje się z nim. O ile, zobaczycie o ile. Tutaj przetestujemy sobie tak, ten android też jest o tyle fajny, bo on też, gdy się pojawi z Gohanem, to dodaje wszystkim sojusznikom 3 ki i atak aż 50% i sam sobie stop defa, czyli jest też mega opcją tutaj, świetną opcją. Mam go bez kopii jako lider, bo jest po prostu liderem 120% tej kategorii. I cóż, i według mnie najlepiej sobie zrobić tak, tego Gohana razem z tym w jednej rotacji. I będziemy mu dodawać jakieś różne postacie, czyli na pewno tego mu spróbujemy dodać. I potem też tego androida, żeby to można było jakoś przetestować. Ja ogólnie też trzymałem taką rotację. Ten android plus SSJ Gohan, ten albo ten, któregoś z nich. I android daje zawsze wtedy 50% ataku, co jest świetną opcją. No i dobra, patrzymy co one potrafią, co te karty potrafią zrobić. Goku, który tutaj zielony jest, Goku i Gohan razem, nie dość, że mają tam chyba bodajże 50-60% attack def sami sobie, to dają też Goku Family attack def i ki, bonus, support jest to, więc to jest świetna opcja, bo buffują no po prostu Goku Family kategorię i też siebie tym. Dobra, mieliśmy 900 tysięcy od Vegety i Trunksa, od Goku i Gohana prawie że tyle samo, a on jeszcze bufuje resztę, więc ładnie. No linki były po prostu, te dwie karty ze sobą zlinkowane, z androidem się nikt nie chciał zlinkować. A jak tutaj wygląda? Zobaczcie, pierwsza sprawa, jak oni się linkują. 140 tysięcy z nim 126, więc bardzo ładnie się te postacie razem linkują. Nie będę tu przedstawiał LR Gohana, bo to myślę, że dużo osób go widziało. Ja na tym filmiku postaram się o to, żebyście... Poczekajcie. No, prawie 1,4 miliona. Czy jest dźwięk dobry? Mam nadzieję, że jest dobry dźwięk. O, super. Leczy się gościu. On chyba się leczy z Keyblastów, więc dużo to ja mu nie zrobię. Dużo to ja mu nie zrobię, bo mam prawie całą drużynę, która robi jakieś kamecha. Ale dobra, cel coś mu tam zabrał. No i tak, co tu użyjemy teraz? Możemy się zamienić Trunksa, nie polecam zmieniać. Czekajcie, co tu by było... Miałoby sens, żebym tego użył. Cela nie będziemy używać. No i tu się niestety nie odblokowało. No nie. Dobra. No i tak. No i sobie spróbujemy na tym evenciku. Po prostu tu możemy najdłużej bić. O, tu już 850 tysięcy. Jak na darmową kartę, która ma też dużo krytyków, bo hidden potencjał mamy jej rozwinięty, no za orby z eventu, więc to jest wow sprawa. Dla mnie to jest kozacka karta, tym bardziej, że defensywy też ma sporo gościu, więc super.
Tak, no i tak, 50% dla wszystkich, dla sojuszników po 30. I co ja bym wolał? Wiecie co? Możemy spróbować, że wyrzucimy LR Gohana stąd, z tej rotacji. Kurde. .144. Ja nie wiem, czy on... Ten zielony go pewnie zabije, to może być trochę problem, a jak tak znam ich... No dobra, spróbujemy coś takiego. A nie, on go wyleczy teraz. Masakra. Dobra, nieważne, nieważne, tu nie chodzi o to, by przeciwnika zabić. Tylko zobaczymy, ile na liczniku sobie wykręci. Wcześniej miał 1,37. A teraz to jest ponad 2,5 miliona, bo mamy SSJ Goku atakującego w tej turze i supporta zarazem, 30% attack def, czyli zobaczcie, on mu dodał ponad milion damage'a. Z kozak. O, jaki mu paseczek został. A oni sam sobie bije 900, czyli tą darmową kartę naprawdę musicie zdobyć, musicie tego Goku wyfarmić, bo to jest super sprawa. I co? I jeszcze możemy sobie spróbować... No po prostu damy Androida tego 16, bo w sumie go nie użyliśmy jeszcze. Tu zobaczcie, jak oni się na przykład linkują, też jest fajna sprawa. Damy co? Niebieskich mu troszeczkę damy. Tobie damy tych. Trunksa, no możemy zmienić, ja za bardzo nie polecam ich zmieniać, bo to nie ma tak dużej różnicy, a on sobie odejmuje attack def z każdą turą, więc to tak raczej tylko i wyłącznie na ostatnią turę można zrobić. Defa, jak widać, dosyć dużo teraz ma. Ki tam sobie też dodał, zobaczymy jaki damage siądzie. LRCL, nie ma szału. Ogólnie tu jest tak, że... O, czekajcie. Teoretycznie, gdybym sobie zbił HP, to Gohan mógłby się zamienić. A te androidy się będą leczyć z Kamehameha wszystkich, no. O, 1 miliona, nie tak źle. Znaczy, całkiem dobrze. Całkiem bardzo dobrze, tylko co tu zrobić, żebyśmy mieli poniżej 50% HP, co? Jak myślicie? No dobra. Myślę, że nic tu więcej nie zrobię. Tylko coś takiego. Inaczej, co bym nie kombinował? Ile? 1,7 miliona. Zobaczcie, teraz tylko 1,7, pomimo to, że ten Android dał 50% ataku wszystkim więcej. Czyli naprawdę mieć SSJ Goku w teamie, jeżeli chcemy używać tego Gohana jako jednej z głównych kart, to jest świetna opcja. To jest naprawdę świetna opcja. Ponad milion ta karta więcej biła, jeżeli mu dopisaliśmy jedną kartę. I dlatego mój team Kameha mi się bardzo spodoba, bo mam tam dwóch SSJ Goku, którzy się zmieniają cały czas w rotacji i tam co jakiś czas przychodzą na trzecią pozycję i bufują. I to jest świetne. Na japońskim serwerze jest też jakaś lepsza tam ta karta. Kto tam jest lepszy? No jest Goku jakiś tam. Czekajcie, jaki jest tam Goku? Z Planet Namek Saga. Jakiś tam, wiecie, z Freezą, co walczył. Jest taki w sobie wariacina. No i wiadomo, on tam jest lepszy, jako jedyna taka opcja. Ale ten Esa Goku, ten darmowy i ten Esa Goku STL, no i też darmowa LR-ka, tak też nie jest najgorsze, żeby sobie wybrać. Czy nam coś zabierzesz? Chyba za mało. Nie będziemy mieli poniżej 50% HP. Czyli nadal nie będzie transformacji LR-ki. No ale Trunks tu jest, on tu za bardzo nie jest potrzebny. Spróbujemy tym razem nim maksymalnie zaatakować.
A ty tam jakieś grosiki. No nie, no właśnie też Gohan tutaj, zobaczcie, on no, z tury naturę bije ogólnie więcej i defa ma więcej, choć tego defa nie pokazuje, ale ma dużo, dużo więcej. Co 10% przez 7 tur bodajże sobie dodaje. No, a ogólnie kiedyś jak oglądałem Dragon Ball Super, jak była walka Jirena z Vegetą, no między innymi, to był tam Vegetę tak Jiren śmiesznie rzucił, że się tak zakręcił. I akurat jakoś przed chwilą trafiłem na taki filmik śmieszny z tego. No ja go kiedyś widziałem, się z tego też kiedyś uśmiałem, to teraz tak samo. No to już ma ponad rok. Jiren throws Vegeta into a shooting star meme. I to jest taki ten filmik na YouTubie, kiedyś był z tego GIF chyba, ale to mi się mega podobało, jeszcze tam taka muzyczka jest. Wiecie co? Nie wiem, czy widzieliśmy, ile ten Android w końcu bije. Sobie zobaczymy. Kurde, to też nie pokazuje mam defa. Ogólnie te postacie są... Zobaczcie, ile 5 stówek tylko. Ale teraz on jakby nie jest kochanym. Jeżeli byłby z kochanym, to on bije tak 600-700 stówek. Też chciałbym zaznaczyć, że ja mam lidera 120%. To jest słabiej niż jakbym miał drugiego LR-kę. Jakbym miał LR-cela, to te postacie wszystkie więcej by biły. To też kurczę, nie zaznaczyłem tego na początku. Dlatego na przykład w Kameha Teamie Gohan 1 i 2 mogą więcej troszeczkę wyciągnąć damage'a i na pewno to robią. Ale no... Zamienisz się już, Gohan? Nie zamienisz się? Zamienisz się, ale będzie damage, zobaczcie. Mam SSJ Goku w teamie, w rotacji, który jest supportem i no, zlinkowany z SSJ 2 Gohana. O ile oni mogą sobie dawać linki. Dobra, czyli co? 2, 4, 6, 8, 10 orbów. Myślę, że to jest dobra liczba. Zobaczymy, co on wykmieni. On ogólnie bez tego Goku tutaj nie robi aż tyle damage. No nie, nie rób tego. Nie rób do kana. Dobra, jeżeli chyba nic nie kliknę, to on chyba zrobi damage taki normalny. Nie będziemy puszczać do kana, ja nie jestem tego fanem. Bo ja chcę zobaczyć, ile on wykręci damage'a tak sam siebie. No chyba nie będę widział i tak. No ale no nie ładnie. No. No ile on mógł mieć? Nie wiadomo. Nie wiadomo, no niestety. No. Co no? Już nie będę czekał trzech tur, aż znowu to wyjdzie. No nie, co za Gohan. Co za ty. No i no to co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No oglądałem ten memik, trochę się pośmiałem. W sumie nie ma co za bardzo przedłużać tego, bo to i tak wyjdzie długie. Kurde, ile on mógł mieć damage'a. No zobaczymy go bez Gohana. 4 miliony może miał na liczniku. Mógł mieć. Mógł mieć z supportem i z tym Goku, nie Gohanem. Co ja mówię w ogóle? Mógł mieć. Zobaczcie, ile on ma defa teraz. Tylko 78. No i w zależności od tego, ile złapiemy ki, to też jest to. Ale i tak ma dużo mniej. On ogólnie przed transformacją już tu powinien mieć 300 tysięcy. Coś takiego. Więc też niech sobie pierdyknie. Ile teraz uzbiera Demajora? Trzy miliony, no. Nieźle, nieźle. 3 miliony, solidny damage. Ładnie zniszczony. A ten 1-3, no. Bez Goku to nie robota. To nie robota bez Goku. Czyli co, zostały nam jeszcze dwie rotacje? Trzy rotacje. Trzy rotacje, no może do tego dojdziemy jakoś, czy nie? Czy ja coś źle policzyłem? Pojawi się raz, dwa, trzy, kurde, to ile to czekania.
Zobaczymy. Jeszcze to. Ile ten pierwszy Trunks atakuje? Zobaczymy. Już 760. Zobaczcie ile, jak dużo mniej. Jak się pojawił, było chyba ile? 1-2 miliona? Teraz jakieś 700 tysięcy? Spadają mu obrażenia strasznie. Co prawda, no, z nikim nie jest linkowany w tym momencie. To też trzeba mieć na uwadze. O, a tu chyba giniemy i chyba tyle będzie z showcase'a. No, także nie pokażę wam damage'a. Kurde, że ten Dokkan wszedł. Ale dobra, i tak wam pokazałem więcej niż chciałem. Dłużej niż chciałem. Więc no cóż, dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. Miłego dnia.